Dzień doberek, moi drodzy. Witam was we wtorek. Już z pokładu. Co? Zaczynamy robotę. Miałem sobie niby wziąć wolne, ale w sumie nie mam za bardzo kogo do pomocy, więc sam tych robót, które mam do zrobienia, nie zrobię. A na weekendzie będzie większe prawdopodobieństwo, że kogoś poproszę o pomoc, także będę działał. A co? Dzisiaj co? Lecimy na Rzeszów. Lecimy ładować. Skakankę zatankowałem, podpiąłem. Tutaj od nas jeszcze postawiłem ją jeszcze w sobotę na warsztat, żeby te koguty przykręcić, bo powiem wam szczerze, że kurde, nie ufam tym magnesom. Chociaż kolega Szymek mówił mi, że ma podobne i te magnesy i te przystawki trzymają, ale wolę, jak będą jeszcze przykręcone, także przykręcili mi jeszcze na trzech lub czterech śrubach jeden kogut, więc teraz na pewno nie spadnie. No, 62,58 od soboty, bo w sobotę odstawiłem. Więc co, no, naczepa podpięta, zatankowane, dokumenty mam, naczepę dobrą podpiąłem, dobrą. Więc mogę startować. Kurde, powiem wam, że tyle co wyjechałem i coś zawór, osuszacz chyba mi kupieje, bo bije powietrze. Za chwilę schodzi. Stanąłem na przystanku, naczepa, cisza, nic się nie dzieje. A tak nabije i za chwileczkę schodzi. Właśnie stanąłem, to tutaj z lewej strony pod stopniem słychać właśnie taki jakby się nie domykał czy coś. Niby na razie się uspokoiło. Podeszło pod 11 atmosfer. Na ręcznym jest 8. Ale nie pojadę tak na Rumunię. Po drodze do Rzeszowa, tutaj w Robczycach, mamy znajomego mechanika i niech on to na szybko zerknie, może gdzieś osuszacz, zawór, gdzieś coś mu bije w głowę. No zobaczymy. Nie uwierzycie, czym dzisiaj jadę. Auto musiało zostać na warsztacie. Ja na razie jadę się załadować, mam nadzieję, że uda mi się tylko załadować i wrócić i wziąć auto, że zdążą do tego czasu naprawić usterkę. Na razie się ani nie przepakowałem, no nic, kompletnie nic. Czekam sobie grzecznie pod rampą. Jak na razie mam w miarę dobre informacje, bo chłopaki zgodzili się to ogarnąć na szybkości, więc pisałem jakieś 40 minut temu z nimi. Pisali mi, że raczej na 99% uda im się to ogarnąć, więc jest szansa, że nie pojadę manem. To znaczy, wiecie co, w sumie niczym by mi to nie przeszkadzało, tylko tyle, że nie mam tutaj nic. Musiałem się na szybko przepiąć, jechać załadować. I tak bym się musiał wrócić do chłopaków i tak, żeby jedzenie ze sobą wziąć i w ogóle jakieś ciuchy. Jeszcze co najlepsze, zapomniałem portfela, karty paliwowej, a tutaj paliwo już jest prawie na zero. Mam do nich jakieś 25 km, wydaje mi się, że uda mi się dojechać. Masakra. Masakrycznie się zaczął ten wtorek, ale żyję nadzieją, że naprawią. Tam za chwileczkę będą mnie kończyć, jest godzina 12:45. No nic, o 13 napiszę do chłopaków, jak sytuacja, i zobaczymy. Ja nadal na serwisie, byłem sobie pojeść, bo jeszcze od rana nie zdążyłem nic zjeść z tego pośpiechu. Czekam, części zaraz mają być, także w razie się posiliłem, bo od rana nie było kiedy zjeść.
i czekam na części. Zobaczymy, co z tego będzie. Kręcę pauzę, także w razie czego w nocy wystartuję i polecę z kaniulą. Ale na razie czekamy. Moi drodzy, całe zamieszanie przez taką tą gumeczkę. Pękła, o, jeszcze mi spadła nawet. Pękła i syczało. Ale już jest wymieniona. Składają chłopaki. I zaraz podstawiam się pod naczepę i do spania. No i co, jak widzicie, siedzę już w skani, także przez taką gumeczkę tyle zamieszania i taki problem. No, to jest tylko maszyna. Nic na to nie poradzimy, ale grunże naprawione, nawet pompkę do podnoszenia kabiny też mam wymienioną, osuszacz, filtr osuszacza, no i te dwie gumeczki. Także jest dobrze. Ja idę się przespać i w nocy ruszam. No i będę zapierdzielał, tak żeby zdążyć w miarę na awizację do Bukaresztu na rozładunek. Także widzicie, taki dzisiaj dzień troszkę zwariowany. No ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Także widzimy się później po pauzie. Na razie. Jestem. A można powiedzieć, że wyspany. O, jeszcze by pospało. No ale co, trzeba wstać. Jasno jeszcze jest, kurde. Trzeba wstać, kawkę wypić. O, iść na stację, tutaj jest z boku, ogarnąć się. I co, pomału brać się za robotę. No, także Scania niedobra jesteś. Przez to, że się zepsułaś, teraz będę musiał nockę rypać. Kurde, wiecie co? Kolega właśnie zamawiał taki spinner, nie wiem jak się to dokładnie nazywa. No i to jest tak dobry ziomek, że zamawiał dla siebie, zamówił i dla mnie. Ale nie zamówił takich typowych pod CB, bo one kosztują, kurde, ze stówę, nie? Zamówił jakieś takie, znalazł na aukcji po niecałą dyszkę, 7 zł, 7 z czymś. I nie wiem, gdzie mam to żywcem zawiesić. Kurczę, tak sobie siedzę i tak myślę, że pod prawą ręką będzie mi to najlepiej, tylko do wstawania mi ten kabel tutaj będzie drażnił. Ale spoko, bo sobie przeciągam pod prawą rękę i nawet nie muszę z siedzenia wstawać, gdzieś tutaj sięgać, tylko łapię, przeciągam i czuję się jak w amerykańskim troku, nie? Taka mała rzecz, a jak cieszy człowieka, nie? Zapewne będzie mnie to wkurzało, że ten kabel mam tutaj na środku, więc na pewno go dam gdzieś z tej strony. Ale dobra, na razie będę sobie tutaj, może dorwę dzisiaj kogoś, to będę gaworzył przez noc, nie? No. Także na pewno wam pokazywałem, przez jaką gumkę. Gumka jak pęknie, to jest zawsze problem. Przez taką małą gumkę taki wielki problem i takie opóźnienie mi zrobiło. No ale cóż poradzić. A, byłem tutaj w sklepie. Nie uwierzycie, sklep spożywczy, ale miał takie stoisko z takimi suplementami różnymi, że normalnie jestem w szoku. Dawniej brałem to przed treningówkę. To jest w ogóle kocur nad kocury. Rottweiler z Olimpa. Naprawdę jest szocik przedtreningowa. To robi taką robotę. Ja to nieraz piłem naraz. To się najlepiej na dwa razy pije, bo to jest 60 ml po 30 ml. Nawet tutaj jest taka miareczka, nie? Ja to naraz nieraz piłem. To uwierzcie mi, że głowa, wszystko to tak swędzi. Jest taki kop. I kupiłem sobie teraz na trening. Oczywiście jutro będzie ten trening. Przez dzisiejsze opóźnienie, bo tak by był dziś wieczorem. No, także podzielę sobie na dwa razy. Na dwa treningi będzie, jak znalazł, do lodóweczki. No, także ja biorę się co? Za kawkę i będę za chwilę ruszał. Za chwilę jak za chwilę. Jeszcze jest czas. A, właśnie, jak się jeszcze bardziej ściemni, to zobaczymy, jak to wszystko komponuje się, te obrysówki pomarańczowe w halogenach, jak to wszystko będzie w nocy wyglądało. Na filmie tego tak nie widać, ale kurde, fajnie to wygląda, no. Powiem wam, że jestem dumny z siebie, bo tak jak coś już za coś wezmę i zacznę gdzieś coś tak rozmieszczać, to fajnie mi to wychodzi. Oczywiście, no zawsze gdzieś coś podpaczę, nie? Ale no na żywo to kozacko wygląda.
Na filmie tego na pewno nie odda. Pokażę wam, jak bez kogutów. Bez kogutów, stroboskopów wygląda to tak. Góra wygląda tak. Powiem wam tak, na filmie jest jasno, ale w realu mogłoby być ciut jaśniej. Chociaż, nie no, jest spoko, nie? Ale naprawdę, podoba mi się. Oczywiście można by to było jeszcze gdzieś coś na międzyosiach dołożyć. No można by było. Chociaż, może jakieś rogale z tyłu na nadkolu. Zawsze by to coś dodało. Ale i tak jest bandycko, podoba mi się. Dobra, kawka i ruszam. Jak na razie pięknie. Idzie pięknie, puściutko. W sumie pojechałem na Jasło, bo te same kilometry miałem z Robczyc, czy bym pojechał na Barwinek, przez Rzeszów do Marac. Tam większe górki, więc wolałem jechać przez Jasło. Na to samo wyjdzie, aż szybciej będzie na pewno. Niecała godzinka, już jestem za Jasłem na Żukowie. Także oby tak do samej Rumunii. I oby spanie nie łamało, to jest najważniejsze. Widzę, że w Koszycach, o kuźwa, wąsko, trzeba zwolnić. Widzę, że w Koszycach remont tutaj za odbiciem na Michalowce. Także przez dzień na pewno tutaj jest ciekawie, a powiem, że wiem to na 100%, bo kolega mi dzisiaj wysyłał snapa, jak przejeżdżał właśnie przez Koszyce przez dzień. No to korek był masakryczny. Więc dobrze, że przerabiam Koszyce nocą. Powiem wam, dobrze idzie, bardzo dobrze idzie. Czas jest bardzo dobry, godzina druga, wszystko zgodnie z planem. Witam was, moi drodzy, już w środę. Jak widzicie, poznajecie po krajobrazie, jestem już na Rumunii. Granica mnie trochę przytrzymała, jakieś tam 25 minut. O, jeszcze kawałek i staję na Vegasie. Na dzisiaj tyle. Ojejku, powiem wam, że na Węgrzech troszkę mnie spanie zaczęło łamać, ale stanąłem na pauzę, zjadłem, no i w miarę puściło, także tragicznie nie było. Zajeżdżam na Vegasa i idę od razu w Kimę, później dopiero wstanę. Pogoda pozwoli, to będziemy ćwiczyć. Jak tu nie kochać Rumunii za takie piękne widoki? Człowiek kładzie się spać, a ludzie biorą się do życia. No ale taki zawód, także widzimy się później. Siemaneczko, witam w środę. Jak widzicie, pogoda parowa, napierdziela deszczem, ale nie dało mi dzisiaj, nawet w deszczu. Jak człowiek już jest spragniony tej pompy, to nic nie przeszkodzi. Nie no, śmieję się. Nie, po prostu nastawiłem się, otworzyłem zasłony, patrzę, pada, no ale jeszcze taki deszcz. To nie jest deszcz. Powiem wam tak, przedtreningówka niemiła w smaku. Masakra. Mówię o tej przedtreningówce, którą wczoraj kupiłem. Spróbuję coś nowego, to znaczy coś nowego. Pada deszcz, więc zrobię te ćwiczenia, te partie, na których mi najbardziej zależy. Czyli oczywiście klatunia, barki, biceps. Mianowicie na TikToku ostatnio zaobserwowałem takiego gościa, spoko koleś się wydaje, i on zaczyna ćwiczenia czymś takim, że leci z maksa, znaczy nie z maksa, z takim ciężarem, w którym jest w stanie zrobić 8-12 powtórzeń, ale to jest taki maksimum, i wtedy schodzi w dół. Ja zawsze robiłem to odwrotnie, czyli od dołu do góry. Więc zobaczymy, jak to zrobię, tak z 2 tygodnie. Zobaczymy, co to będzie się działo. Ławka już cała mokra, no ale co poradzić, dobra. Kurde, nie będzie. Muszę cofnąć ławeczkę do tyłu, bo nie wyprostuję nóg. Kurde, jak ja to cofnę. O, ja. Udało się. 113 kilo. Dobra, lecimy. Stocym. O, teraz powinno być dobrze.
prosto na twarz pada. To jeszcze raz nie podniosłem. To ja nie wiem. Nie mam pojęcia. Ach, dobra. Ja pierdzielę. Coraz bardziej napierdziela. Żebym przynajmniej zdążył zrobić jedno ćwiczenie, ale dobrze. O kurde. Dobra, schodzę. Cały czas w dół. Trzecia seria. Napierdziela coraz bardziej. Co wam powiem? Ćwiczonko, idę się wykąpać, obiad sobie podgrzeję, bo już jest późno, popołudniowe godziny. Podgrzeję sobie obiad do pojemnika i będę jechał, także na autostradce sobie będę podjadał, bo 100% wyjadę z 2-2,5 godziny i zacznę robić się głodny. Dobra, przynajmniej tyle, że dzisiaj w nocy się rozładuję, będę miał pustą naczepę, także rano będę mógł spokojnie zrobić, nawet jak będzie padało. Dobra, zszedłem. Dobra, zeszło. Jak to daje w kość? Gorzej niż od najmniejszego do największego. Kurde, to jest 93 kilo. Wow, dobre. To mi się podoba. Dobra, dechę zdejmuję. Piątkę przekładam z tej strony. I lecę dalej. Nie, powiem wam, że kosmos totalny, naprawdę. Schodziłem aż do, już wam powiem, 40... Do 53 kilo zeszedłem na dół. Czułem po pierwszym wzięciu, że to jest leciutkie, nie? I głowa by chciała pchać, a mięśnie nie dały rady. I na samym końcu zrobiłem tylko 13 powtórzeń tą 53. Uwierzcie mi, że kosmos. Zresztą, jak zauważyliście, nie lubię być przy jednym, jeśli chodzi o treningi, bo żonę mam tylko jedną i zawsze będę miał jedną. Nie lubię być przy jednym treningu, naprawdę. Miesiąc, to jest, u mnie to jest maks, co... No dobra, zdarzało się, że 2 miesiące przy jednym planie treningowym. Ale uwielbiam zmieniać, ale to co ten koleś... Faktycznie, muszę się do tego jeszcze doedukować. Ale jest kosmos, dobra, lecę teraz z barkami. Wow, ile ja sobie to zawaliłem? 53, 63 kilo. Zobaczymy, czy zrobię w ogóle 8 razy. No. I będę leciał w dół, nie? Ale jest kosmos, naprawdę jest kosmos. Dobra. To jest niemożliwe, żeby ta klatka mi dała tak w kość. Kurde, przecież 70 nieraz leciałem. Po 10 razy. Dobra.
lecimy w dół. Naprawdę jest fajnie. Gdyby tylko deszcz nie padał, byłoby jeszcze fajniej. Ale jak barki siedzą, to mi na pewno nie uwierzyć. Nie będę się teraz rozbierał. Pada, a jestem spocony. Ale siedzą strasznie, ja czuję. Dobra, teraz biceps. Trochę chyba sobie dosoliłem. 10, 20, 30, 40, 53 kilo. Na takiego chłopa powinien, żebym to machnąć. Przynajmniej z raz, nie? Ja pierdzielę, ała, barki. Dowaliło, dobra. Szarpnięcie, bo inaczej nie wyrażę. Idę haczka w dół. Nie ruszę się po tym. Przygnębiająca pogoda dzisiaj, naprawdę. No ale co poradzić. Jadę, nawet nie liczę na razie tych czasów, na którą będę. Podejrzewam, że pewnie się trochę spóźnię z tego względu, że tu mnie granica trochę przytrzymała dzisiaj rano, więc na pewno będę trochę spóźniony. Ale oni aż tak zbytnio nie patrzą. Co innego, abym z 4 godziny był spóźniony, no to może by był problem, ale tam pół godziny czy godzina, to wydaje mi się, że nie powinno być nie wiadomo jakiego problemu. Miałem popatrzeć, ale już brakło mi czasu odnośnie tego treningu i właśnie tych ćwiczeń z największego ciężaru do najmniejszego, ale to jak stanę na 45, to sobie zerknę. Jedzenie mam gotowe, także jak zgłodnieję, to będę jadł. Podczas jazdy nawet mam w pojemniczku przygotowane. Kurde, no widzicie, czasami tak bywa. No wczorajszy dzień pokrzyżował mi trochę plany, opóźnienie, no ale dobrze, że się przynajmniej udało zrobić, to jest plus. Oj, nie cierpię takiej pogody, jeszcze do tego w kanionie i jeszcze do tego taki półmrok. Masakrycznie się jedzie, wam powiem. Tylko patrzeć, żeby jakaś skała na głowę nie spadła. Nie no, może nie, ale powiem wam, że widziałem parę razy jak leciały skały, ale to były takie dość srogie ulewy, tak. Ale to były dość takie srogie ulewy, także dzisiaj to chyba wydaje mi się, że nie grozi. Jak na złość zablokowana droga. Nie no, dość, że spóźniony będę, to jeszcze zablokowana, ale chyba stanął holownikiem na boku, to chyba będziemy jechać. Dobra, poszło gładko, rozładowane w przeciągu pół godziny. Żadnych problemów z powodu spóźnienia się. I teraz lecę jeszcze... A kurde, nie będę jechał dookoła tego ronda. Można i tak. Znam już to na pamięć, także nie ma problemu. Co miałem mówić? Lecę na załadunek, na centurę. Bo jutro się przeprawić za dnia, no to będzie ciekawie, więc wolę podlecieć teraz. Będzie puściutko, pół godzinki, to tak w połowie century. Myślę, że uda mi się tam wjechać na firmę. O, i będę pauzował sobie w środku. Siemaneczko, w czwartek. Kurde, właśnie wstałem niedawno. Co wam powiem, zostało mi pół godziny pauzy. Kurde, tak mi się dobrze spało. No nic, wieczorkiem trening będzie. O, pod zadaszeniem. Robię śniadanko, jajeczniczka dzisiaj wleci z tortilką. I co?
I co? I spałbym dalej. Ale tak, kumpel przyjechał. Nie, pierwsze przyszli smutni panowie i mnie obudzili. Dlaczego się nie melduję, nie daję CMR-ek? Mówię, no bo śpię. Pauzę mam. No to wzięli CMR-ki. Położyłem się spać. Przychodzą znowu, żebym wjeżdżał. Ja mówię, że nie, jeszcze mam 2 godziny pauzy. Oburzeni strasznie. Dalej poszedłem spać. To znowu przyjechał mój kolega, który tutaj mieszka w Bukareszcie. Zaś mnie obudził. Ojej. Z takim spaniem na raty. No ale nic. Wstałem. Zostało jeszcze, sorry, pół godziny pauzy. Prawie zjem kawę. Włączę, niech się parzy. Firanki zesunę. I prawie podjadę pod rampę, niech załadują. I będę wracał. Wieczorem stanę, zrobię trening. Dzisiaj jest co? Czwartek. A, czwartek, no dobra. Wieczorem stanę, zrobię trening i będzie gitarka. Kurde, rozwala mi się ta tortilka. Masakra. Dobra, ogarnąłem. Dobra, załadowane, dokumenty odebrane. Lecę. Ha, gdzie ja lecę? Ja sam nie wiem, gdzie ja lecę. Na drugi koniec Rumunii. Aż za zalał jeszcze do góry. I jutro będziemy przekraczać granicę PT. Ha, moja ulubiona granica. Co mogę powiedzieć? Mianowicie, kurczę, tak patrzę, jak to jechać i chyba pojadę tak, że od Klujana zalał i tam wtedy zalał do góry się będę przebijał w stronę Bajamare. Dość tam taka ta droga widać ładna na goglach, więc nie powinno być najmniejszego problemu, bo mógłbym od Bajamare, ale musiałbym, kurczę, dokładać kilometrów, więc lepiej to tak ugryzę. O, kurczę, dobra, muszę się mu cofnąć, bo wjeżdża. Niech sobie wjedzie chłopisko. O, dobra. Ja pierdykam, ale ciulowo idzie. Na autostradzie miałem korek 4, prawie 5 km, bo lali asfalt z wężka do jednego. Teraz jakiś Turek jedzie po 50 na godzinę. Zamiast zjechać, widzi, że korek upierdzielił masakryczny. Nie wiem, czy ma jakąś awarię, czy coś. No dramat, naprawdę dramat. A jak widzicie, jak nigdy, dzisiaj sobie włączyłem na starym telefonie nawigację. 436 km, 5 godzin 26 minut. Ciekawe, jakim cudem. No ale w dyszce myślę tam dojechać, nie? No skurczybyk, patrzcie. 40 na godzinę. A ja pierdykam, no. No i znów się pogoda zaczęła psuć. Pauzę wykręciłem. Nie wiem, zostało mi jeszcze jakieś... O, proszę. Zaczyna padać. Ale tam z przodu widzę przede mną, że będzie już poprawa pogody. Pauzę wykręciłem, teraz nie wiem, bo telefon mi się rozładował, ten stary, na którym miałem włączoną nawigację. Zapomniałem podłączyć. Ale jakieś 200, pewnie 20 km. Coś takiego. Także no co, lecimy w kierunku zalał. I z zalał będę się przebijał wtedy do góry. Powinno się udać. Tak jak, nie wiem, wam wspominałem, sprawdzałem na goglach wszystkie te skrzyżowania, nie widać tam żadnych zakazów. Więc powinno być dobrze. Nie ma się co smucić. Jakoś dojedziemy. Kurczę, coś się mi podziało chyba z tym telefonem, bo... O, widzicie? Już jest tyle podłączony, albo ta ładowarka gra mi na nerwach. Już jest tyle podłączony i żeby się nie włączył. O. Kicha. Mam... A, dobra. Spróbuję go wpiąć normalnie pod zapalniczkę, bo mam włączonego go przez USB, więc może przez to. Ale co to ma do rzeczy? Ale ten kabel też by pasowało już wymienić. O, trudno. Dobra, działam, żeby to naładować. Bo tutaj mam router Wi-Fi.
No i spoko, zjeżdżam z autostrady, ale piękny zachód słońca. Ja pierdykam, coś pięknego. Zaraz zjeżdżam z autostradki. Kierunek Zalał. Tak, do Zalał mam stąd 68 i później stamtąd było jakieś... jakieś 40 km, czyli jakieś, no liczmy na okrągło, 110 km, mam 2 godziny 6 minut, no zobaczymy, takimi drogami lokalnymi, tu jeszcze na Zalał to powinno iść, no tam przed Zalał są takie serpentynki, a to nieduże. Tylko ciekawe, jak tam będzie od Zalał do góry, bo tam już są takie drogi trzycyfrowe, jakaś 108D, coś takiego. No zobaczymy. Mam nadzieję, że będą przejezdne te drogi, nie będzie żadnych tonażów. A teraz już wieczór, to choćby nawet tonaż był, to będziemy jechać twardo. Nie ma strachu, o, ale słońce daje. Fajnie, tutaj puściutko. Powiem wam, że przyznam się bez bicia, już parę dobrych lat nie jechałem tutaj w stronę Zalał. Nie było takiej potrzeby, nie? Coś droga poprawiona. Pamiętam, jak jeździliśmy tu dawniej. Dawniej, jeszcze za 8 lat temu. No było ciekawie, nie? Było ciekawie i dziurawo. Ale teraz no jest spoko. Puściutko, a co wam mogę powiedzieć? Na razie nie widać, ale no twardo budują. Twardo budują autostradkę, tą od Borsa tutaj do Klujnapoki. Jak na razie... O, ten bar, to ten bar pamiętam, ale to zapewne bar już nie zniczyny, ta restauracja, a gdzie? Wszystko już upada, co dobre było. Budują na razie same wiadukty. Gdzieś tam odcinkami trochę widać, że są podciągnięte, autostrada jest podciągnięta, a tak to same wiadukty, ale powiem wam, że no, może nie tak aż wysokie jak na Bułgarii, chociaż też niczego sobie, no. Także w sumie nawigacja mi tu pokazuje, żebym wcześniej odbił, ale ja lecę do samego Zalał i z Zalał odbiję, tam jest chyba 1H, czy jak ta droga, i dopiero z tej 1H, takiej czerwonej drogi, odbiję w lewo na trzycyfrową niebieską drogę. No i wtedy się dopiero okaże, bo tutaj na pewno do Zalał i tam na tą drogę 1H jest wszystko spoko, tylko mam nadzieję, że tam będzie ten odcinek 28-kilometrowy. Będzie bez żadnych przygód. Dobra, mam swoje odbicie. Chris Tour, Ceu Silvanei. No ciekawe, czy będzie tu jakiś zakaz w lewo, czy nie? Jestem ciekawy, no. Droga 108D. No zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Kurczę, nic nie widać, żeby tam coś było. A, na goglach widziałem ten znak taki właśnie wytarty, co tutaj jest. Ja myślałem, że to jest zakaz jazdy, a to coś... A, wiem już, co tam jest, bo wytarty. Ostrzeżenie o łańcuchach. No, także wydaje się spoko droga, nie? Co tam, moi drodzy? Ja na miejscu. Pięknie stoję sobie przed samiutką bramą. Dojechałem. Powiem wam, że droga prima sort. Dobrze, żeśmy to wyczaili na goglach z kolegą Pawłem z firmy. No, także jest gitara. A ja co? No, biorę się za trening. Powiem wam jedno. Tak, widzę, wszystkie mięśnie bolą. W miarę regularnie ćwiczę. Te 2-3 treningi w tygodniu mam. Uwierzcie mi, że tak mi ruszyły zakwasy w ramionach. To jest całkiem coś innego. Dzisiaj jeszcze oglądałem go właśnie na TikToku, tego gościa, i za każdym razem zapominam sobie, jak on ma na nazwisko, jaki ma nick tam na TikToku. I co? No, powiem wam, że fajnie to wszystko tłumaczy. Zobaczymy, chwilę porobię, zobaczymy,
Mówię chwilę, nie obiecuję ile, bo tak jak wiecie, ja nie jestem z tych, co ćwiczą 2, 3, 4 miesiące jednym planem treningowym. Dobra, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 43, 43, 53, kurde, 63. Lecimy z plecami. Kurde, ja nie wiem, czy ja to nie przesadziłem trochę. Jutro się nie ruszę, a jak będzie załadunek bokiem, to ciekawe, kto plantekę odsunie. Dobra, jest kites. Zdejmujemy. Będzie ciekawie jutro. Dobra, lecę z klatą. 20, 30, 40, 50, 55. To jest 110. Troszkę niebezpiecznie, bo nie ma miejsca. 110 i 123. Dobra, bezpiecznie na 6 razy, bo tak jak mówię, z tej strony jest na równo, a z tamtej pół ciężarka siedzi, pół nie, więc, a nie chciało mi się długie sztangi zakładać, więc nie ryzykuję, teraz będę zmniejszał ciężar po 8 powtórzeń. Dobra, nie powiedziałem wam dlaczego nie robię dług dzisiaj, o, no właśnie, ten pies, który mnie tutaj prześladuje. Nie robię dzisiaj nóg z tego względu, że poniedziałek przy pracach domowych napierdzielałem młotek pneumatycznym, taki wielki młot, opierałem sobie tutaj na udzie. No lepiej mi było, jedną ręką za uchwyt i drugą za przycisk i opierałem na udzie. Wierzcie mi, że tak mi tutaj wybiło, że dopiero wczoraj poczułem, jak napierdziela mnie noga. Masakra. Także odpuszczam sobie. Bo wierzcie, że nawet się dotknąć za bardzo nie mogę tutaj. O, dobra. Ale klata piecze. Masakra. Druga seria baneczków. Ale nie robię takim wielkim ciężarem, bo mnie tak pieką, że wolę zrobić mniejszym, ale do tego takie dopełniające. Ale jest, to jest ten trening, to jest masakra. Nie wiem, jak ten koleś to robi na TikToku. W sumie posturę ma to większy ode mnie, nie? Ale ma czas na dobrą regenerację, bo nie jeździ tirami. To jest na 100% to. Dobra. O, widzicie? Takie to dzisiaj robię cyrki właśnie. Dobra. Blaszka. Jest to bądź. Dobra.
8. O kurde. Jutro będzie czas na regenerację, a w sobotę od rana ten gruz, który na 50 metrach z kółem, 15 centymetrów tego jest, czyli jest tak, wylewka pod spodem, tak jak dawniej dawali, żużel z wapnem i to wszystko muszę wyrzucić przez okno takim lejem na taką mini ciężarówkę, no, we wiadrach, łopatach, także będzie w sobotę znowu trening, w poniedziałek trening z młotem, dwa treningi tutaj i w sobotę trening na budowie. No. Niech mi goście powiedzą, tak jak powiedzieli mi po jednym TikToku, że co to jest jazda ciężarówką, żebym przyszedł na budowę. Spoko, nie ma problemu. Wysiadam w ciężarówki i na weekendzie jestem na budowie. No to tak na marginesie. Dobra. Ale nie wiem, czy to widać, ale klatę spięło. O, strasznie. Dobra, nie gadam, bo się zagadałem. Dobra, został jeszcze tak, biceps, triceps i brzusiu, mój wielki brzusiu. No i by było na tyle. Pytałem się, udostępnił mi łazienkę, prysznica nie ma, ale jest łazieneczka. Jak będzie zamykana, to ja sobie poradzę. To lepiej w łazience niż teraz na polu, chociaż ciepło jest w miarę, nie? Ale lepiej ta w łazience. No i zjeść coś i do spania. Będę miał spokojnie 8 godzin snu, także wystarczająco. Później jeszcze wstanę. Później, jutro wstanę. Też zjem, umyję się i prawie 8:15 naszego czasu mogę już wjeżdżać na załadunek, a od 8 jest dopiero czynne tutaj biuro. No to tą godzinę 15 po prostu będę musiał przestać, bo muszę zrobić 11, bo wysypałem się z wszystkich godzin. Z wszystkich godzin. Z wszystkich dziewiątek. Przez tą awarię, tam 9, później 9, wczoraj rozładowałem, podjechałem pod załadunek 9, no i zostały 11 na zjazd. Także myślę, że mi się uda jutro zjechać na 13 godzin. Tak myślę, ale wszystko się okaże w trakcie. Dobra, 53. Będziemy jakoś mordować plecami, nie? Powiem wam szczerze, że takie szarpanie to chyba nic za bardzo nie daje. Lepiej to zmniejszyć, żeby to było robione w miarę technicznie, bo takie 53 łapy mam zmęczone jeszcze po tym wcześniejszym, ale takie 53 no na raz, na dwa dobra, nie? Ale już więcej to jest wszystko szarpane, więc nie wiem, czy to jest sens i logika. Dobra, zmniejsza teraz oddychę. Siemaneczko, moi drodzy, w piątek. Kurde, załadowane. Ale wiecie co, musiałem 3 przęsła rozebrać. Tak grzeje, jak na złość, samego rana. 8:30. Kurde, zaraz idę do łazienki obmyć się, bo wstałem i jestem jak spod prysznica. Także załadowane, nie wiem, 5 palet jakieś gumy. Nie wiem pojęcia. O, gumka mi pękła w osuszaczu, to teraz gumki wiozę. Kolega z Mercedesa idzie twardo przede mną. Pomogłem mu nawet wycofać na główną drogę, bo tak z tego mostka dziulowo. No ja też się musiałem obrócić, no ale nie miał mi kto pomóc. Ale jak wyjeżdżałem, on cofał przede mną, więc pomogłem mu wycofać. Spytałem się go właśnie, jak tu najlepiej się teraz wydostać w stronę Pety. Czy muszę do Bajamare jechać, ale mi pokazał, jakimi dróżkami. Przez taki most.
No i dostanę się do tej drogi, co idzie z Bajamare na Satumare. Wtedy wpadnę na obwodnicę w Satumare, no i już na Petę. Mam nadzieję, że kolejki nie będzie. A nawet nie wiem, czy on też czasami gdzieś na Petę nie jedzie. Nie wiem, bo się go w sumie nie pytałem, tylko spytałem się, jak się dostać na Satumare, PTA. Więc nie wiem. Pogoda piękna, 22 stopnie, fajnie, słoneczko świeci. 5 palet załadowane, 2 tony. Tam miałem 1,5, tu 2, czyli 3,5 tony. Można jechać. Powiem wam, że sam bym z głównej drogi nie wpadł na to, żeby w tą dróżkę skręcić. Serio. Ale most jakiś nowy, 4,5 metra wysokości. Także spoko. Dobrze, że mi ten koleś powiedział. Na Seni. Z tej trzycyfrowej drogi był po prostu skręt na miejscowość Seni. W taką wąziutką dróżkę i w dziurawą. O, dopiero tutaj ten odcinek jest taki spoko, nie? No i zaraz dolecę do głównej drogi, która prowadzi z Bajamare na Satumare. To jest niewiarygodne, żeby nie było kolejki na Pecie. Przejechałem już wagę rumuńską. Na osobówkach tak, jest aut od groma, ale na mojej stronie nie ma kuźwa nic. No chyba, że tutaj od celników, ale czekajcie. Nie, no nie ma nic. Jak tu teraz jest? Bo tu widzę, co tu teraz się dzieje. Aha, tu jest celnik, dobra, jakiś tam stoi. A, Cengerizma! Zobaczymy, jak tu teraz idzie. Jak tu się odbywa cała procedura. Dobra, wiochy madziarskie przejechane, metaszalka przejechana. Wjechałem na autostradę. Nie wiem, czy ja to dobrze liczę, ale wydaje mi się, że jak wszystko dobrze pójdzie, to na 19 na bazie. Zapomniałem o jednym ważnym szczególe. Dzisiaj na Słowacji jest zakaz. 3 minuty do końca pauzy. Stoję sobie na Angelu. Wykąpałem się, 3 euro sam prysznic. Ale to, kurde, potrzebowałem tego, bo jednak umycie się tak w łazience, w samej umywalce, to nie jest to samo co prysznic. No tam nie mieli prysznicu na tej firmie. Więc wczoraj tylko po treningu tak można powiedzieć, taka podmyjka. I dzisiaj po załadunku tak samo. Także odświeżony 3,5 godziny i powinienem być na bazie. Czyli proszę Państwa, o 18:30 na bazie, 19 w domu. Patrzcie, jakie pusto, żeby zawsze tak pusto było na Słowacji, jechałoby się pięknie. Jak na razie czyściocha od samej granicy. Zobaczymy, co będzie jeszcze do Barwinka. Jeszcze mam kawałek. Szyba tak mam z praną muchami na Węgrzech, tak zładowało. Kurde, umówiłem auto. Dzwoniłem w sumie tutaj do Świdnika na myjkę. Ja wiedziałem, że mają święto, ale nie wiedziałem jakie. Myślałem, że może, bo na goglach pisało, że otwarte, nie? Ale mi kolega powiedział, że oni mają święto państwowe i autoumywarka dla kamionów jest zamknięta, więc może zdążę do 18:00. Jest 16:35. Może mi się, no jakieś 15-20 po będę na Barwinku. Może jeszcze mnie chłopaki umyją na Barwinku, bo do 18:00 jest, także no pasowałoby mi umyć. W sumie jeszcze napiszę do żony, czy u nas nie pada deszcz. Jak nie pada, to bym umył. Bo bardziej mi chodzi o naczepę i o ten kwas, który mi się... Kwas, w sumie ja sam nie wiem, co to było. Który mi się wylał, bo jest tak zlana naczepa. Ach, kurde, te dziury. Paleciarka, więc pasowałoby to opłukać. Melduję się z Nowego Żmigrodu. Zdążyłem jeszcze umyć samochód na Barwinku. Jest 18:10, więc... O! 18:45 na bazie, czas idealny, jak na piątek, wyjechałem w sobotę, wyjechałem we wtorek, można powiedzieć przed północą, więc jest dobrze, robota zrobiona, zajeżdżam na bazę, odstawiam, biorę manżur i spadam do domu, także materiał w miarę obszerny,
Już mam coś tam zmontowane, zobaczymy na ile czas mi pozwoli, czy to będzie niedziela, czy poniedziałek. Więc moi drodzy, będę się z wami żegnał, a wy jak zawsze pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie. I widzimy się w następnym tygodniu. Na razie, cześć!